Premiera będzie ile? 5 godzin, tak? 4. 5. 5 było w ogóle. 5. No, 3 Jestem za 6 godzin. 5 godzin. Proponuję. Ja proponuję 6. Ja też. 7. Na spokojnie myślę 7.30. To się nie wyrobi już 15 minut. Dobre. Nie, no trzeba jeszcze rozłożyć. No to mówię od 7.30. 7.30 jak jest za zmianę. Cześć. Za 15 minut. Od 45 minut? Nie, za mało. Za mało. No dobra, zanim się rozlokuje. Dobra, okej, odbyliśmy to rzeczy. A inencenie jest pierwsze. 7.50 najczymy. Dobra. 8 startujemy, 5 godzin, 13 kończymy. Dobra. Sygnały będą tak zwane gębowe, bo nie będziemy budzić ludzi na łódkach z strzałami. Ale to zaraz jak rozlosujemy, zanim się dojdzie, to ci, co będą na samym końcu, mogą się nie wyrobić. Dobrze, no, wyrobią się. Pomożesz im nosić torby, to się wyrobią. Tak. 8.30. 8. Na spokojnie, no, tak, żeby tak, Grzesiu, bo ci, tak, co będą na końcu, będą tak najgorzej. Dobra, czyli 8.20 nie rządzę, tu jest sędzia główny. 8.20 nęcimy, 8.30 zaczynamy łapać. Tak jest. Zaczynacie łowić. Tak jest. 13.30 koniec zawodu. Tak, tak jest. 5 minut przed końcem będzie sygnał, że już kończymy. No, a później będziemy karmić. Tak. Dobrze. Będzie pora kaczki? Wszyscy wiemy, wszyscy wiedzą o tym, że nie używamy rurek antysplątaniowych, 50 cm przypon. Nie nęcimy z ręki. Nie nęcimy z ręki. Ani procą, tylko znaczy, generalnie łowimy tylko na same haczyki w dodatku złote. No to zaczynamy. Sygnał był, można nęcić, także już pierwsze koszyki wrzucone. Jeszcze jeden i starczy na razie. Nie wiadomo, czy na tej linii ryba będzie. Jeszcze jeden. I czekamy na sygnał do łowienia. Dobra, na tyle starczy. Wyjmiemy sobie, założymy przypon, żeby być już gotowym. No i dobra, czekamy na sygnał do łowienia. No, sygnał można łowić, łowimy. Chyba to zaraz plotkę puścić, żeby 2 kilo leży. No niestety, bardzo marnie. Monoś tam chłopaki dalej łowią, u mnie kiszka, drobnica i obżera robaki, nic poza tym. No i zakończyliśmy zawody. Jak tam u Andrzejka? Bardzo słabo. I te, jak te motorówki zaczęły pływać, to skończyło. Masakra. U mnie już ostatnie to nawet poza robak nie był wymemlany. Ta siatka co chwila jest na brzeg dosłownie. Tak. To jest tragedia, no ale co zrobić? No tak, tak bywa. Wszyscy mieliśmy porównać. Tak. Tamta strona ponad coś połowiła. Zobaczymy przy ważeniu. U nas to lipa. Ostatnie 2 godziny nawet robaka nie mlaskało. Mistrzu połowił? No. Mistrzu połowił? Co? Tak. Nic. Nie, ani druga, ani pierwsza linia. Mam tam, wiesz, tam 5
rybek, co? O kurna. To no dlatego mi cały czas statki brały. Jak, Grzesiu? Ma... Na powietrze. Tak. Ryba, jakby to powiedzieć, w szyi narzuca. Dawa w spokoju posiedzieć. Sebuś, jak tam? Tak? Też cichu połapałem, taki fajny. Może damy jakiś big fish się z tego urodzi. Tak? No u nas to masakra. Po 11.30 zamknął się branie. Branie się zamknęły 11.30 w momencie, kiedy ruszyło zegrze. Wszyscy na łódkach, na skuterkach. I... No, masakra. Porażka była. Musimy po prostu siedzieć i przyglądać się, jak nam fale siatek pod brzegu przywalają. No mi to... Myślałem, że mi połamie raz tak taka większa. A jak u was? Za mi marnie. Ja tam mam z 5 rybek może. No tamten mi mówi, że ty masz 15 kg. No sasja. Nie poczekają. O, ale i kurna, jakie płotki piękne. O kurna, jaka ładna jest. Ze sobą przywiezione? Tak. Już to? Michaś, nadłubałeś? Połowę tego. Kurna, u mnie to masakra. U nas tam, kurna. Nic prawie. Nic. Ja połowę tego. A 340. Dobra, czekaj. Który? Chyba wszystko. Widzisz? 1450. O kurna, to będzie potwór. Ładnie. Sebe, kurna, fajnie. Zeskwalifikuj go za niesportowe zachowanie. Strasznie. I koniec. 2300. No to przegrałeś z tym. Jak mi przykro, kurwa. No takimi kurna rybami? 2300. I przykro. A może być i pikindor. No bro, to za największego masz tylko jedną. Słucham? Za największego masz tylko jedną. Tylko jedną. I nie sumujemy. Ile tak liczysz, kilo będzie? Może być koło kilogramu. Ile rachunków? 980. 6800 do pobicia, kurde. Ile? 6800. Kurde, ile? To co tu bić? No. Ja nie wiem, czy ta siatka, ta waga dana raz. Nawet ja się nie pokonałem na pitolu. A ten na tej sieczki stref, czy nie ma krasnopiów? 2550. Ze dwa. No to dawaj, Blanka, jest zero. A ty wysypuj się. $490, Blanka. Większa, ale... Nie będzie. Nie, chyba taki większy to nie będzie. No to dawaj wszystkie. Tak będzie. Nie. Najlepiej rozciągnąć siatkę i sprawdzić, czy to jest. Nie ma. Nazwisko poproszę. Jurczewski. Dariusz, tak. Dobra. 1100. 1010, przepraszam. Dobra. 1010. Masz trochę. A,
Poczekaj, masz jakiegoś dużego? A skąd? No ale nie będzie taki. Nie, to drobnica jeszcze. Kilo, 10 kilo. Tak. Andrzej, 2010. Skończyłkę ja na środek. Jedziemy. O, wszystko. Tak jest. U nas tutaj to było rybnie. 670. A. W tą dużą rybę. Zobaczymy. Łatwiej będzie? Nie będzie, Robciu. Nie, chociaż... O, jeszcze jedno. Całe 10 pewnie będzie. Zajrzyj tam, czy nie masz więcej ryb, bo tu wiesz. Każda ryba się liczy. Tak. 810. Mój przyłów. Ile? 470? No. Kurna. Ale... Chcesz się ten? Nie, nie, dziękuję. Dotrwaliście do końca. Śmy, znaczy się, dzisiejszych wspaniałych rybnych zawodów. Brały jak szalone. I w tym szaleństwie wyłoniliśmy zwycięzcę. A zwycięzcą dzisiejszych zawodów został z wynikiem 3550 kolega Walecki Marek. Brawo! Gdzie ty? Tutaj się spojrzyj. Tak. Bo łowić trzeba umieć. Tak. Wybierz sobie coś, co tam sobie tam tego brakuje. Tylko flagę zapytam. A to już za nim. Z wynikiem 2550 Pałkiewicz Szczepan. Brawo! Rozczarowanie. No. Czasem i tak udaje się zrozumieć. Trzecie miejsce z wynikiem 2340 kolega Kwiatkowski Tomasz. Brawo, ja. Brawo. Muszę odwrócić trochę, nie? I do magazynu. Czwarte miejsce. Z wynikiem 2300 punktów kolega Słowik Sebastian. Dzieło! Prawie na podium! Panie ministrze, proszę bardzo. Odwróć się Sebastian. Zabek. Wysoka Izbo. Tylko na sztorc. Z wynikiem 2010 na piątym miejscu Nielepiec Andrzej. Tak mi nie wierzę, w ogóle nie wierzę. Zwróćcie się, to będę z tego zrobię. Dobra. Za to, że kijesz. Tak, to zamyka z wynikiem 1450 Rutkiewicz Michał. Brawo! Jest! Jo! Grzesiu, weź się. Mogłeś się... Nie chciałeś z nim film. Największą rybę. Największą rybą zawodu był leszcz 1010 punktów, czyli kilo 10. Kolega Walecki Marek. Dzieło. To jest niesprawiedliwe. Nie, musimy zrobić dogrywkę w takim razie. 13 z wynikiem 470 Kadłubowski Sebastian. Polska! 14 miejsca nie ma, ponieważ egzekwo Cybulski Marcin i Smoraczy Grzegorz po 360 punktów. 15,5 punktów.
Ha ha ha.